Moi drodzy, witam was w kolejnym szczeniaczkowym filmie. Z tej strony Bazooka i zapraszam was na dzisiejszy film, gdzie opowiem wam, jak zostałam matką chrzestną szczeniaków. Zapraszam! Słuchajcie, zanim zaczniemy, chciałabym poprosić was o wejście na mojego Instagrama, Instagram Bazooczek. Te szczeniaczki, które tutaj widzicie, są to szczeniaczki właśnie, których jestem matką chrzestną. Ciężko mi jest ogólnie ich upilnować, bo one już się bardzo, bardzo ruszają. Zaczęły już chodzić, więc cały czas mi tutaj uciekają i będę musiała je przemusić. Więc ten odcinek będzie naprawdę bardzo dynamiczny. Jeszcze jedna informacja, jeżeli lubisz szczeniaczki, zostaw kciuka w górę. Ten, kto nie lubi szczeniaczków, jest dziwny. Słuchajcie, wszystkie te szczeniaczki, które tutaj się znajdują, są to szczeniaki, przy których w porodzie uczestniczyłam. Dlatego właśnie można powiedzieć, że jestem ich matką chrzestną. W szczególności, że zobaczcie, ja jestem ruda, wszystkie z tych szczeniaczków są rude, pasujemy do siebie, no nie? Jest tutaj dwóch chłopców i bardzo łatwo ich poznać, dlatego że tak. To jest chłopiec. To jest chłopiec. Natomiast to jest dziewczynka. Dziewczynkę bardzo łatwo wyróżnić, prawda? O, zsiusiałeś się już na początku filmu? No dobra, nie ma co im się dziwić. Szczeniaki dopiero uczą się higieny dopiero wiele później, więc one jeszcze za małe, żeby tego się uczyć, więc sikają właściwie gdy popadnie. Poród tych szczeniaków, słuchajcie, był pierwszy, w którym w ogóle kiedykolwiek uczestniczyłam, jakiegokolwiek stworzenia, że tak powiem. No jedyny poród, w którym uczestniczyłam, to byłam ja, jak się dopiero rodziłam, ale nic z tego nie pamiętam. No i słuchajcie, i razem z panią właścicielką z hodowli Wonderful Stuffies, ponieważ to są szczeniaki właśnie z hodowli Wonderful Stuffies, odbierałyśmy poród u Elzy. Jest bardzo podobna zresztą do tego szczeniora. O! A ty gdzie zwiewasz? Wracaj tutaj. Więc słuchajcie, urodziły się trzy kluchy, takie naprawdę dosyć potężne. Scyca cały czas ten. Czerpią pokarm i słuchajcie, jak jest ich trzy, to one jak zaczynają jeść to mleko, to potem mają takie brzuszki, nie? No bo jak są tylko trzy, no to wiadomo, a cyzyków troszeczkę jest więcej. Przygotowane są na więcej szczeniaczków, a ich jest tylko trzy. Także słuchajcie, zaczynając od początku, poród zaczął się, słuchajcie, w piątek, co dla mnie było akurat bardzo dobrą informacją z tego względu, że w piątek miałam zajęcia, no a wiadomo, w sobotę i niedzielę, no to jest weekend, więc nie musiałam iść do szkoły. Natomiast w poniedziałek i wtorek miałam zdanie, więc jeszcze lepiej. Jakby poród zaczął się w czwartek, to byłby problem, bo ja byłabym na uczelni. Piątek, jak ktoś tam śledził mojego Instagrama, to może pamiętać, brałam Elzę, czyli ich mamusię, na spacer, taki bardzo, wiecie, szybki spacer, marsz, wiecie, żeby jak najbardziej suczkę pobudzić do tego, żeby rozpoczął się poród. I słuchajcie, była nawet godzina 23:59, ja wstawiłam na Instagrama właśnie Instastory, że biegam sobie z tą suczką, nie? W sensie, no tak powolutku, wiadomo. I ludzie właśnie się tak ciekawili, co ty o tej godzinie robisz z psami, tylko wariaci chodzą z psami o tej godzinie. A ja po prostu, widzicie, byłam na spacerku z Elzą, z ich mamusią, żeby pobudzić ją do porodu. Poród zaczął się w sobotę o godzinie 4:00, z tego co pamiętam. I pamiętam, słuchajcie, że tutaj właśnie obok jest sobie kanapa, że siedziałam sobie z panią właścicielką właśnie z hodowli Wonderful Stuffies i oglądałyśmy w ogóle jakąś Miss Polski czy coś takiego. Nie pamiętam nawet, kto wygrał, ale pamiętam, że leciał taki program w telewizji i oglądałyśmy i po prostu czekałyśmy na poród, cały czas zerkając na ich mamusię. Więc poszłam spać na 2 godziny i poprosiłam właśnie panią, żeby obudziła mnie, jak już coś się zaczyna, nie? No i słuchajcie, pani mnie właśnie obudziła o 4:00 coś i okazało się, że już wody odeszły, nie? I że już zaraz będzie poród. I słuchajcie, my siedzimy, czekamy i urodził się pierwszy szczeniak. I uwaga, pierwszym szczeniaczkiem jest ten jegomość. Bardzo dobrze pamiętam, który to był, ponieważ słuchajcie, to jest najjaśniejszy szczeniaczek. Ma tutaj taką czarną pręgę i jeszcze ma czarny ogonek. Znaczy tutaj wszystkie mają taki właśnie fajny ogonek, mi się w ogóle bardzo podobają te ich ogonki. Ma jakby na kręgosłupie taką pręgę i jest zresztą najjaśniejszy, jest najgrubszy w ogóle. No więc ten jegomość urodził się pierwszy i pamiętam, ja się tak bardzo cieszyłam, że ale super szczeniak się urodził i tak dalej, nie? Moim zadaniem, słuchajcie, było pilnowanie, aby właśnie suczka nie przygniotła szczeniaków, no nie? Czyli musiałam, wiecie, swoimi rękoma tak odgradzać. O Boże. Trudno ogarnąć, mimo że jest ich mało, bo są tylko trzy.
moim zadaniem, słuchajcie, było odgradzanie swoimi rękami, tak żeby suczka jakby się na niej nie położyła, bo one były takie może, no nie? No a teraz zobaczcie, jakie są kluski ogromne, nie? Teraz już jest ten piesek, a wcześniej był może taki, o. Pamiętam, że też oprócz ochraniania szczeniaków, moim zadaniem też była wymiana kocyków. Co prawda, kocyków. No były różne ręczniki rozłożone i tak dalej, bo wiecie, jednak przy porodach się przydają, dlatego że zawsze jak się rodzą szczeniaki, no to też trochę ta krew wchodzi, płyny i tak dalej, nie? Te wszystkie wody, więc troszeczkę tych płynów jest i troszeczkę zawsze no jest brudno, no nie? Zresztą jak przy narodzinach każdego ssaka. Poza tym ręczniki też u psów są bardzo potrzebne. Suczka podczas porodu, jak ma skurcze macicy, to ma taką naturalną potrzebę kopania. I ona właśnie w tych ręczniczkach może sobie kopać. I właśnie, i tutaj jeszcze jest moje, można powiedzieć, trzecie zadanie, które wiąże się z tym pierwszym w ochranianiu szczeniaków, żeby suczka po prostu nie zakopała któregoś ze szczeniaków w tych ręcznikach, no bo wtedy byłby jakby problem, tak? No nie wiem, coś mogłoby mu się stać, albo my byśmy nie zauważyli i suczka by się po prostu na nim położyła. Dlatego, słuchajcie, przy porodzie suczki najlepiej w ogóle jak są dwie osoby. Dobra, drugim jegomościem, który się urodził, to był kolejny chłopiec. I słuchajcie, zawsze od razu po narodzinach sprawdzaliśmy płci. O, chłopiec, chłopiec. No więc to jest, słuchajcie, chłopczyk kolejny. On w ogóle wygląda jak świnka. Też jest, słuchajcie, taki upaciony. Dobra, i słuchajcie, i trzecim szczeniaczkiem, który się narodził, była właśnie ta suczka. I pamiętam, jak zobaczyliśmy, jakiej jest płci, to tak się ucieszyliśmy. I ja w ogóle ją zobaczyłam i mówię, jaka ona jest piękna. Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie widziałam stafika, bo to jest rasa Staffordshire Bull Terrier. Nie wiem, czy o tym wspominałam. Jak nie, to wspominam teraz. Nigdy nie widziałam stafika o takim umaszczeniu. Ja, słuchajcie, szukałam nawet w internecie tego umaszczenia. Wpisywałam stafik rudobiały i tak dalej. I ja nie mogłam normalnie tego znaleźć. Ja po angielsku też wpisywałam. Ona ma tak nietypowe umaszczenie. Ona mi się w ogóle tak bardzo podoba. Jakbym mogła, to bym cię wzięła, wiesz o tym? Ale niestety już mam dwa koty i to jeszcze w malutkim mieszkaniu, bo w kawalerce. Pokażę wam teraz tutaj, gdzieś będzie się wyświetlać zdjęcie, jak ona wyglądała, jak była jeszcze malutka i miała zamknięte oczka. One wszystkie teraz mają otworzone oczka i patrzą sobie i biegają i cały czas się cieszą. Ma tak, łapeczki białe, z tyłu również i patrzcie jej poduszeczki w ogóle. Tutaj ma czarną, tutaj ma różową i tutaj, jakie masz poduszeczki? Tu ma różową, a tutaj ma różowo-czarną, ona jest tak wyjątkowa. A na dodatek zobaczcie, tutaj na karczychu ma rudą kropkę. To też wygląda tak fajnie. Zresztą zobaczcie ją. No jest cudowna po prostu. Powiem wam szczerze, ale to tak na marginesie, nie? Że ciężko mi będzie się pożegnać trochę z tymi szczeniakami, bo tak jestem zauroczona w tych wszystkich szczeniorach, wszystkich trzech. Że nawet nie zdajecie sobie sprawy, no ale cóż, jak mają trafić do kochających domków, to ja też będę szczęśliwa. I mały, patrzcie, mały operator kamery się znalazł tutaj. Także co, mamy trzy szczeniaczki. Poród trwał dosyć długo, bo z tego co pamiętam to aż 14 godzin, a jak na suczkę to jest jednak sporo. Pamiętam, że Elza była dosyć wymęczona tym, no bo jednak wiecie, no taki długi poród, no to nie dziwmy się, że była zmęczona. I ona jak spała, odpoczywała po porodzie, to też naszym zadaniem właśnie było pilnować tych szczeniaczków, żeby Elza ich nie przygniotła jak śpi i żeby one cały czas dostawały mleko, żeby wiecie, cały czas jednak z tego cyca korzystały. Także co? Skoro widzieliście już szczeniaki, to może pora na zobaczenie ich mamusi. Co wy na to? Dobra, także słuchajcie, to jest Elza. To jest mamusia właśnie wszystkich tych trzech szczeniaków. Ona tutaj chodzi i słuchajcie, się trochę niepokoi, bo po prostu sprawdza jakby co ze szczeniakami, czy one są zdrowe, czy wszystko jest okej i tak dalej. Elza w ogóle jest takim typem miśka, który cały czas się przytula do ludzi. Ona naprawdę bardzo, bardzo kocha ludzi. Elza! Elza! No, więc ona jak tutaj przychodzi, to od razu się przytula. I słuchajcie, mam wrażenie, że te szczeniaki odziedziczą po niej charakter i że również będą takie miszkowate, bo zobaczcie, co one robią. One cały czas też lgną do człowieka, chociaż
wiadomo, też podróżują, bo wszystko jest teraz ciekawe, bo niedawno co otworzyły oczy, więc nagle wow, świat! Także co, mam nadzieję, że Elza też wam się podoba. Elza, pokaż mordkę tam, pokaż. Dobra Elza, chowamy cię i teraz pokażemy babcię, czyli twoją mamusię, Isę. To jest babcia szczeniaków, czyli Isa. Ale od babci cycka nie bierzcie. Tak, już cyca by chciała. Iska, chodź. Ojej, wstydzisz się troszkę. Co, kochana, są twoje wnusie. Twoi wnuczkowie. No dobra, więc co, dowiedzieliście się, że zostałam matką chrzestną trzech pięknych, rudych szczeniorków. Zobaczyliście ich mamusie oraz babcie. Więc wydaje mi się, że to by było na tyle. Zapraszam jeszcze was na mojego TikToka, gdzie rudasków możecie znaleźć o wiele więcej, bo tam będę wstawiać teraz nagrania z nimi, jakieś śmieszne TikToki, wesołe i tak dalej, także naprawdę polecam teraz tam zerknąć. Oraz na mojego Instagrama, ale to na Instagrama już was zapraszałam. Dziękuję wam za oglądanie i cześć! Pa, 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 pa